Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak. Zawalone. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Cholera. Proszę bardzo. Pewnie ludzie na Din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. A. Wziąłeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Okej. Hej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? Wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze. I relaksu. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Znajdziemy inne przejście. O nie, nie rób mi tego! Cholera. No dalej! Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Dawaj, dawaj. No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz.
Sorry. Sekundę. No, cześć. Tutaj! Dzięki. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? Masz dziwne pojęcie o romantyzmie. Tu się nie mylisz. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj. Chodź na górę. Okej, dzięki. Uważaj na głowę. Tak. Tędy nie da rady. Ostrożnie. Wow. Co to ma być? To dość upiorne. Ręce, które mnie okradły. Wow. Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. Zobacz, Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienicę. Zaraz, czy to mumia? Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. No, kurde! Jasna cholera! Wszystko okej? Tak, jak na razie, tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Żyjesz? Dobra. Cóż, teraz wiemy, co wywołało tamtą eksplozję. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. Hej, Nate. Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Może tak. Zdoby z kości. Cholera, kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. Jest! Chyba o coś prosiłem. To szlak! To na pewno nie jest zdrowe dla płuc. Hej, dobrze, dobrze.
Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Nate, ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz, to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. Tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Znajdziemy. Helena, padnij! Chcecie nas tu wszystkich pogrzebać? Doceniłem wybuchające mumie Avery'ego. Zabierzmy te flary. Dobry pomysł. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów.
Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Już mówię, to list od Tiu. Ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Wybuchnąć? Co? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. O nie! Okej. Coś jeszcze? Ładnie się ruszasz. Dzięki. Wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3/10. Raczej 4. Aż tyle? Mhm. Okej, kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Takie same symbole są na filarach. Tiu pokazał swoim, jak ominąć pułapki. Okej, niezły początek. Idź za mną, dobra? Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Na razie jest dobrze. Odpukać w niemalowane. Lepiej nie ryzykować. Ta, racja. Już, udało się. Avery może mi skoczyć. To nasza droga. Ach, Boże. Czy to pozostali ludzie do masakru? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta. Lepiej patrzmy pod nogi. Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. O rany. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. Okay.
Widzisz? No, przynajmniej nas nie wysadziło. Szlak. Nie masz przypadkiem noża? Nie. Ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. Jasna cholera. Nate. Zjaj. Dalej, dalej. Nate. Dalej, szybko, szybko. O Boże. Nie zatrzymuj się! Jestem za tobą! Rusz tyłek! Chodźmy! Chodź! Wstawaj! Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Helena? Helena? Hej! Hej! Helena, zbudź się! Helena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Helena, naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał! Daj, posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz... Jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. Ten strzał oznacza, że żyje.